Proszę pana przewodniczącego Kowalika o przedstawienie uchwały. Uchwała zadań powierzonych w zakresie prac remontowych szkół podstawowych gimnazjów przedszkoli na rok 2013. Anuluje się uchwały z dnia 15 października, 26 listopada i 18 lutego 2013. Ustala się listę rankingową zadań powierzonych w zakresie prac remontowych szkół podstawowych gimnazjów przedszkoli na rok 2013 na łączną kwotę 681 800 zł. Dziękuję. Myślę, że wystarczy, każdy uchwałę ma przed sobą. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, przechodzimy do trybu dyskusji. Kto z państwa chciałby zadać pytania? Pan radna Randa. Ja mam pytanie. Pani radna Ciężar. Następujące. Anuluje się trzy uchwały 15 października, 26 listopada i 18 lutego. Czyli byśmy trzy razy nad uchwałami debatowali na stali rankingowymi, które w zasadzie idą do kosza, żeby dopiero teraz w miesiącu marcu tworzyć listę rankingową. No, a w uzasadnieniu mamy, że sporządzono w oparciu o komisyjne przeglądy. No, ja bym tu w uzasadnieniu chciał usłyszeć, dlaczego się anuluje te uchwały, jaki powód jest, bo to jest najistotniejsze w tej sprawie, a nie to, że jakieś przeglądy były placówki się listę stworzono. I to oczekuję, bo nie będę się w tej chwili odnosił do zakresu tej uchwały, bo nawet nie wiemy, nie mamy przed sobą uchwały, które się anuluje, żeby się odnosić, co było, a co nie było. Dziękuję bardzo. To proszę pana przewodniczącego. Dziękuję bardzo. Ja już tutaj. Ja bym chciał, żeby pan przewodniczący mi odpowiedział. Panie radny. Panie radny, pan przewodniczący jak najbardziej dopowie, ale pan chciał poznać zakres związany z tym, dlaczego anulujemy uchwały. Ja już panu radnemu będę odpowiadał. To, że nie ma tych uchwał, to państwo dostaliście wcześniej zgodnie z regulaminem, statutem uchwały, więc mogliście państwo sobie je odnaleźć i zapoznać się z nimi. To taka moja odpowiedź pierwsza, a druga moja odpowiedź jest taka. Proszę państwa, dlatego te uchwały zostały anulowane, ponieważ w tamtym roku na forum przewodniczących dzielnic zostało ustalone z panem skarbnikiem miasta Krakowa, że dzielnice będą miały określony współczynnik dotyczący środków inwestycyjnych i środków bieżących. Środki inwestycyjne powinny być w procencie 35, a środki bieżące w procencie 65. Z racji tego, że wszystkie dzielnice po podsumowaniu poszczególnych swoich zadań i przeliczeniu tych środków okazało się, że ten współczynnik jest całkowicie niekorzystny dla dzielnic. Na ostatnim spotkaniu, o którym państwu mówiłem na tamtej sesji, również forum przewodniczących z panem przewodniczącym Kośmirem i z panem skarbnikiem miasta Krakowa, zostało postanowione, że dzielnice mają czas do dzisiaj w celu zaktualizowania wszystkich swoich uchwał, nie tylko i wyłącznie tych dotyczących spraw edukacji, ale wszystkich swoich uchwał, tak aby doprowadzić z poszczególnymi jednostkami do wypełnienia zakresu procentowego 35 inwestycje, 65 środki bieżące w zakresie poszczególnych budżetów dzielnic. Stąd też w toku negocjacji, które zostały przeprowadzone przez nas z poszczególnymi jednostkami, przedstawiamy państwu dzisiaj pod głosowanie nowe uchwały, ale te uchwały zawierają zadania, które zostały przeprowadzone, proszę państwa, w zakresie tych komisyjnych przeglądów placówek, które odbyły się na terenie naszej dzielnicy w tamtym roku. Niestety, biorąc pod uwagę to, że środki, które są wskazywane, w większości są środkami inwestycyjnymi odnośnie budżetu edukacyjnego, musieliśmy także zrezygnować z niektórych już wpisanych zadań do placówek oświatowych. Nie ma tutaj dwóch szkół,
i nie ma tutaj, proszę Państwa, dwóch przedszkoli. Za to są zwiększone środki na zadania inwestycyjne dla innych placówek oświatowych, które powinny być zrealizowane w całości, a nie dzielone na poszczególne etapy. I to jest jak gdyby odpowiedź na to, dlaczego anulujemy uchwały, które były przygotowywane i procedowane w zakresie wcześniejszych ustaleń, nad którym żeśmy się pochylali, bo robią to wszystkie dzielnice, ponieważ 21 marca, czyli najbliższy czwartek, jest spotkanie wszystkich dzielnic z poszczególnymi dyrektorami wydziałów oraz jednostek organizacyjnych miasta Krakowa oraz osób odpowiedzialnych za sprawy finansowe w celu ustalenia do końca udziałów procentowych dzielnic w zakresie ich budżetów. I to jest po prostu element związany z tym, dlaczego dziś procedujemy w uchwały, które są w dalszej części naszej sesji. Jeszcze jedno pytanie. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Konwent Przewodniczących Dzielnic, jak i Przewodniczący Rady Miasta, który bierze udział, nie mają żadnej mocy decyzyjnej, żeby coś narzucać dzielnicom DSGAS. Po to są te procedury uchwalane, po to cały jest przebieg inwestycyjny, że my te uchwały podejmujemy już rok wcześniej, żeby przygotowywać, a tu nagle się okazuje, że się grupa ludzi zbiera, przewodniczący, którzy w większości są, wiadomo, z Platformy, przewodniczący Rady Miasta też, i oni sobie coś ustalają i narzucają jakby innym dzielnicom. Każda dzielnica ma przyznany budżet, ma środki priorytetowe, ma środki powierzone i wobec są do tego procedury i według tego się wypełniło i nagle się wywraca wszystko do góry nogami. No ja tego naprawdę nie rozumiem, bo tu coś, jeżeli chodzi o prawną stronę, na pewno nie jest tak, w związku z czym ja się tu zwracam do pana radnego miasta Edwarda Poręckiego, żeby w tej sprawie złożył interpelację i odnośnie do prawników, żeby wyjaśnili tą sprawę, czy to naprawdę tak jest umocowanie prawne, że konwent przewodniczących narzuca radą dzielnicom. Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. Odpowiedzi. Proszę pana, panie radny, nie istnieje konwent przewodniczący. Konwent przewodniczący jest powoływanym ciałem zarządzeniem prezydenta miasta Krakowa. Ten konwent przewodniczący nie zbiera się, proszę pana, od przeszło 6 lat, bo prezydent miasta Krakowa nie zwołuje takiego konwentu przewodniczącego. Jest forum przewodniczących, w którym biorą udział przewodniczący wszystkich dzielnic. Nie ma tam podziału na dzielnice, które są dzielnicami, nie wiem, w których przewodniczący przynależą do partii politycznej Platforma Obywatelska. Nie ma tam przewodniczących, którzy przynależą bądź sympatyzują z partią polityczną Prawo i Sprawiedliwość, tylko są tam wszyscy przewodniczący. Wszyscy przewodniczący tam są na tym forum i wszyscy rozmawiają i każdy ma taki sam głos. Jeżeli zaś chodzi o to, o co pan przewodniczący, o co pan radny pyta, odnośnie tego, że coś jest nieprawne lub prawne, to na tej sesji tutaj, na forum naszej Rady, przytaczałem pismo, które zostało skierowane po takim spotkaniu z przewodniczących dzielnic, że zostało ustalone, że podział środków inwestycyjnych i bieżących dla dzielnic w budżecie miasta Krakowa jest zapisany w procencie udziałowym 35 do 65%. I z racji tego, że nie wszystkie jednostki w czasie, gdy był konstruowany budżet oraz nie wszystkie dzielnice na czas poprzyjmowały uchwały dotyczące podziału środków, dotyczących zadań priorytetowych i powierzonych, w tym zakresie to podział na poszczególne dzielnice był różny. Na przykład u nas środki bieżące do środków inwestycyjnych stanowiły udział procentowy 56% do, proszę Państwa, 44%. Żeby wyrównać ten podział na taki, jak jest określony przez panie radny, ja panu nie przerywam. Bardzo proszę, jeżeli pan nie chce mnie słuchać, może pan wyjść, nie ma żadnego problemu. Proszę pana, dlatego też przyjmujemy dzisiaj uchwały, aby wyrównać udział procentowy inwestycji do środków bieżących.
i nic nie robimy w zakresie czegoś, co jest nieprawne, tylko po prostu staramy się, tak jak wszystkie dzielnice, określić swój udział w budżecie miasta Krakowa na 35%, żeby to były inwestycje, wszystkie, które są w zakresie naszych zadań inwestycyjnych, a 65%, żeby to były środki, które są środkami bieżącymi. Bo tylko i wyłącznie to robimy. Jak Państwo widzicie, w uchwale tej zapisane jest przy każdym wskazanym zadaniu, że jakieś zadanie jest inwestycją lub jest napisane prace remontowe, to znaczy, że są to środki bieżące. I nic nie robimy, Panie Przewodniczący, bezprawnie, za plecami, więc bardzo proszę, jeżeli używa Pan takich słów, to proszę pamiętać, że bierze Pan za nie w pełni odpowiedzialność. Dziękuję bardzo. Odpowiedzialność i proszę słuchać, co ja mówię na drugi raz, bo Pan... Dziękuję bardzo, Pani Radna Ciężek. Bardzo proszę. Ja mam pytanie, jeśli chodzi o inwestycje, bo tak Pan mówił, że teraz już nie będą zadania inwestycyjne dzielone. Na przykład jak ktoś ma izolację budynku, to będzie to w całości robione, czy może być to w latach wydzielone? Nie, może być to jak najbardziej w latach dzielone. Ale z racji tego, że my nie chcieliśmy, biorąc pod uwagę, że traktujemy nasze zadania dla poszczególnych placówek oświatowych w taki sposób, że każda placówka dostaje od nas środki na remonty, nie chcieliśmy w tym momencie zrobić w ten sposób, że damy pieniądze tylko na przykład 7 placówkom, a pozostałe odrzucimy, to zrobiliśmy to w ten sposób, że skumulowaliśmy w tych placówkach, w których się dało inwestycje. Na przykład, proszę Państwa, zespół szkół ogólnokształcących numer 52 na osiedlu Kościelniki, ulica Sawy Calińskiego, daliśmy 60 tysięcy złotych na zabezpieczenie budynku. To jest kwota niewystarczająca, to jest opaska wokół budynku szkoły. Jest to kwota, to jest izolacja, to jest kwota niewystarczająca, ale z racji tego, że jest to inwestycja, chcieliśmy dać jak najwięcej pieniędzy na te środki. Również, proszę Państwa, mamy przedszkole numer 104 na osiedlu Putniczym, kwota 69 200. Będzie to kwota prawdopodobnie wystarczająca na zrealizowanie modernizacji centralnego ogrzewania wraz z innymi robotami budowlanymi, które występują w tymże przedszkolu. Na przykład, proszę Państwa, daliśmy tylko 9 tysięcy na modernizację kuchni w zakresie przedszkola numer 108. To nie ma tutaj żadnego dla zarządu, jak i również dla Komisji Edukacji. Nie ma tutaj żadnego względu to, że to jest przedszkole, gdzie moglibyśmy zrealizować więcej zadań, ale niestety tylko i wyłącznie jedno zadanie jest zapisane jako zadanie inwestycyjne, stąd daliśmy te środki. Na przyszły rok, po dzisiejszych przeglądach, już jesteśmy umówieni, bo tak będziemy to chcieli zgłaszać, jak i również pozostałe dzielnice, żeby to, czy jakieś zadanie jest inwestycją czy środkiem bieżącym, było już określone w czasie, nie powiem przedwakacyjnym, ale na pewno po wakacyjnym, czyli we wrześniu, żebyśmy mieli tą świadomość już po ustaleniach z ZEO, co jest inwestycją, a co jest, proszę Państwa, remontem. Mam takie pytanie, bo na Kościelnikach będzie robiona właśnie ta izolacja, zabezpieczenie budynku, prawda? Tak. Potem mamy Ogrodowej, też jest wykonanie izolacji, to też będzie całościowo wykonanie? Nie, żadnym z tych zadań, proszę Państwa, nie można powiedzieć, że te zadania zostaną w pełni zrealizowane do końca. Co można powiedzieć, że będzie do końca zrealizowane? Modernizacja instalacji elektrycznej na drugim piętrze, na Słonecznym? Prawdopodobnie tak. Modernizacja przestrzeni klatki schodowej głównej? Prawdopodobnie tak, w punkcie trzecim. Modernizacja drzwi wejściowych na osiedlu Stalowym? Prawdopodobnie tak, bo tam są przebudowane całe drzwi. Proszę Państwa, modernizacja podjazdu, budowa miejsc postojowych też będzie prawdopodobnie zrealizowana w całości, tak jak to zostało wskazane w zakresie inwestycji. Modernizacja wejścia do szkoły, tutaj z racji tego, że jest jubileusz 60-lecia szkoły, będziemy się starali, aby ta modernizacja tego wejścia została przeprowadzona jak najszybciej, to znaczy do 19 kwietnia, kiedy ten jubileusz się będzie odbywał. Ale czy nam się to uda, też nie potrafię Państwu powiedzieć.
Ławy kominiarskie są również inwestycją, która jest niezbędna, bo tych ław nie było tam od 60 lat. I tak bym mógł na każdej inwestycji kilka zdań powiedzieć, nie tylko ja, bo również i pan przewodniczący Kowalik, i pan radny, członek zarządu Woda, także moglibyśmy o tych inwestycjach wszystko państwu opowiedzieć. Ale wszystko to było, proszę państwa, realizowane w zakresie omawiania poszczególnych zadań, z tego co ja wiem, na Komisji Edukacji, Turystyki i Sportu, która to wydała pozytywną opinię w zakresie tego druku. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do trybu głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem druku nr 12? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję uprzejmie. Kto z państwa radnych jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych się wstrzymał? Pan radny jest przeciw, czy się wstrzymał? Dlaczego Józek nie wziął głosu? Co to było? Proszę państwa, pomagam tak. Przepraszam bardzo, ja liczę głosy również, panie radny. Pan radny ma na przeciw. Dlatego pytałem, czy pan jest przeciw, czy pan jest za? Przeciw. A nie widzę, że... Reasumpcja głosowania. Kto z państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę, proszę wyniki. Pędar, proszę wynik podać. 13 osób za, 1 przeciw, 4 się wstrzymał. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Dzielnicy przyjęła uchwałę na druku nr 3.